tym wideo omówię Ci problem niepotrzebnego odwyku alkoholowego, jak jesteś kierowcą złapanym za jazdę po alkoholu i czasami się zdarza, że pomimo, że nie jesteś osobą uzależnioną, to na ten odwyk jesteś jakoś kierowany, czy sam idziesz. I temat, wydaje mi się, że bardzo ważny, nasunął mi się po rozmowie z panem Rafałem Korpysiem, specjalistą terapii uzależnień z Częstochowy, zajmującym się psychoterapią. Jest on właścicielem strony praktykapsychologiczna.net i serdecznie polecam Ci z nim kontakt, jak potrzebujesz opinii eksperta, specjalisty i jak masz wątpliwości, czy powinieneś skorzystać z terapii, czy nie, jak Cię złapano za jazdę po alkoholu i co w ogóle w takiej sytuacji powinieneś robić. I zaraz po rozmowie z nim dostałem maila od mojego widza. Witam, rok temu w październiku straciłem prawo jazdy ze względu na negatywny wynik przy kontroli alkoholowej. Miałem wtedy 0,43 promila i z głupoty wcześniej wsiadłem do samochodu. No, w tej pechowej sytuacji było to na drugi dzień po spożyciu alkoholu. Odebrano mi prawo jazdy na rok, skierowano do WOMP w Sosnowcu na badania wątrobowe. Nie jestem osobą uzależnioną, wiem jak to wygląda, ponieważ miałem kogoś uzależnionego w rodzinie, ale to właśnie za namową tej rodziny, aby na 100% udowodnić w WOMP-ie, że w ogóle nie piję, postanowiłem sobie wszyć disulfiram. Od roku nie piłem alkoholu i niestety psychiatra po badaniach wątrobowych wystawił mi opinię negatywną właśnie ze względu na tą wszywkę, którą posiadam i nie mogłam odzyskać prawa jazdy. I po raz kolejny muszę czekać rok na badania i przedstawić u nich opinię z poradni terapii uzależnień. Moje pytanie jest następujące. Czy po tym roku nadal będę mogła uzyskać moje stracone prawko? W tym przypadku już po 2 latach. Czy będę musiała ponownie zdawać egzamin państwowy? Czy można się od tej decyzji psychiatry odwołać? Ja przypuszczam, że to nie była decyzja psychiatry, tylko albo psychologa, albo lekarza uprawnionego do badań kierowców. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. I zacznijmy od faktu, który mi uświadomił pan Rafał, że zaledwie 1/3 kierowców złapanych za jazdę po alkoholu jest uzależnionych, w sensie zgodnym z wiedzą, z obecną wiedzą medyczną, prawda, czyli ma jakiś tam ciąg do picia i tak dalej, i tak dalej. I z tych pozostałych 70% pijących okazjonalnie, tak jak na przykład ja, część z nich sama pójdzie na jakąś terapię, bo po prostu myśli, że ta terapia, zaświadczenie o tej terapii pomoże przejść badania, będąc dowodem takim pozytywnym, że coś w tym kierunku robią, że dbają o siebie, zmienili tryb życia i coś w tym kierunku robią. Część z nich, jak mój widz, idzie po negatywnym wyniku w WOMP-ie, no bo jakoś musi udowodnić po tym roku, po kolejnym roku swoją abstynencję i sytuacja jest taka troszeczkę chora i robi się analogiczna jak po działaniach windykacji oraz tak zwanych e-sądów za Twoje rzekome długi. Czyli windykacja kupuje jakiś tam fikcyjny dług sprzed 30 lat i jak zaakceptujesz, czy idziesz na jakąkolwiek ugodę z tą windykacją, to oznacza, że akceptujesz ten dług i masz go płacić, a potem i sąd ci tam wali jakiś tam wyrok, taki, nie powiem, że zdewzięty, prawda? No i płacisz jak za zboże. I tutaj jest dokładnie identycznie. Jeżeli podejmiesz jakieś niepotrzebne działania, czyli w tym przypadku była to wszywka, mogła to być terapia, to jesteś od razu alkoholikiem, prawda? No, dlaczego jesteś? No bo w końcu, jakbyś nie był uzależniony, to po co ci ta terapia, prawda? Ale jak już się tej terapii podejmiesz, to tą stygmę alkoholika już masz, ten stygmat masz i kwadratura koła, prawda? Dlaczegoś biedny, boś głupi, dlaczegoś głupi, boś i tak dalej, i tak dalej. I czy jest na to jakaś rada? W mojej opinii niezwykle ważna jest Twoja kwalifikacja wstępna i rzetelna ocena przez profesjonalistę Twojego problemu. Oczywiście mówię o problemie alkoholowym, który istnieje lub nie. Jeżeli ktoś to zrobi źle lub Ty nie zrobisz nic, no to będzie się to po prostu ciągnęło za Tobą jak
smród po gaciach. No, nie jestem terapeutą uzależnień, wprawdzie wiem, co trzeba napisać, ale nawet jak wystawię coś poprawnego pod względem prawnym, to i tak nie będzie to uznane przez WOMP, bo w końcu ani psychiatrą, ani terapeutą nie jestem. Natomiast Rafał ze strony Praktyka Psychologiczna.net naprawdę ma dużą wiedzę na ten temat. Myślę, że jak się z nim skontaktujesz, to nie odmówi ci pomocy. Także musiałbyś wejść na jego stronę, znajdziesz tam dane kontaktowe, no i myślę, że warto poprosić o poradę, nawet poradę osobistą. Nie bez znaczenia tutaj, uważam, jest bliskość jego poradni od WOMP Sosnowcu, a wierz mi, że żadna odległość nie jest zbyt daleka, abyś odzyskał prawo jazdy. No chyba, że ci nie jest potrzebne, to iść na tata wariata i rób, jak uważasz. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. O ile tak sięgam pamięcią kilkadziesiąt lat wcześniej, początek lat 90. zdarzało mi się wsiąść tam kilka razy na podwójnym gazie do samochodu. No, ruch był wprawdzie miejszy, szczęśliwie nikomu się nic nie stało, no ale za alkoholika się nie uważam. Też miałem osobę uzależnioną w rodzinie, wiem jak to wygląda, prawda? Przymus picia tej wódki, praktycznie codzienny przymus picia tej wódki i degradacja, jaka potem następowała. No ale mówię, na pewno żadnej terapii uzależnień nie potrzebuje. Rodzi się tutaj logiczne pytanie, czy takie zaświadczenie od Rafała, zaświadczenie od innego terapeuty będzie przydatne przy jakichś sprawach odwoławczych, czyli na przykład jak tutaj. Powiem szczerze, że nie wiem. Z odwołaniem to jest tak, że oprócz spraw związanych z alkoholem, no tutaj widz mówi o jakichś sprawach wątrobowych, lekarz zawsze to może uzasadnić jeszcze jakimś innym stanem zdrowia, prawda, jakimiś innymi chorobami, o których być może cię dokładnie nie poinformował lub na które ty nie zwróciłeś szczególnej uwagi, prawda, także no jak chce się tego psa uderzyć, jak to mówią, kij się zawsze znajdzie. Także jeszcze raz na tym kończę, nie uważam, że jazda pod wpływem alkoholu jest równoznaczna z jazdą alkoholika pod wpływem alkoholu, aczkolwiek mówię, jest to czyn wybitnie naganny i tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia dla twojej jazdy po alkoholu. No ale jeżeli chcesz się skontaktować ze specjalistą, to link jest w opisie do tego wideo. Jeżeli ty miałeś jakiś podobny problem, nie jesteś uzależniony od alkoholu, chociaż paradoksalnie złapano cię jadącego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, napisz, jak ta historia się skończyła, jak sobie tam poradziłeś z wymogiem abstynencji alkoholowej i zrób to w komentarzach do tego wideo.